Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym kulminacyjnym dniu błogosławionego, pełnego powagi, zadumy i medytacji czasu pasyjnego. Witam Wielki Piątek, 15 kwietnia 2022 roku. Stojąc pod krzyżem Chrystusa, pragnę przywitać każdego z was, każdego pielgrzymującego dziś na ten najważniejszy biblijny szczyt hasłem dnia. A są to słowa wyjęte z Ewangelii według świętego Jana, gdzie w 3 rozdziale i 16 wierszu czytam. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Panie, pomóż nam tą prawdą żyć, tę prawdę w czyn wprowadzać, pod krzyżem Twoim się zatrzymywać i czerpać z niewysychającego źródła miłości i dobroci to, co Ty na ziemię przyniosłeś. Amen. Jakże znane i popularne są to słowa. Właściwie niemalże każdy chrześcijanin potrafi słowa z Ewangelii według świętego Jana z 3 rozdziału i 16 wiersza zacytować. Nucimy niejedną melodię, która została skomponowana do tegoż koronnego wersetu. Jednakże nam trzeba dziś stającym pod Chrystusowym krzyżem i przypominającym sobie te wszystkie wydarzenia, które mają niebagatelne znaczenie dla naszej wiary, dla naszego zbawienia, postawić pytanie. Co znaczą słowa Janowej Ewangelii? To naprawdę trudne pytanie, zwłaszcza gdy wokoło wszystko milknie, gdy powaga, zaduma, medytacja, do tego kolor czerni. To wszystko złączone z obrazem Golgoty, z okrutną, męczeńską śmiercią Jezusa Chrystusa napawa lękiem, napawa trwogą, może nawet wypełnia beznadzieją. I pytamy, czy Golgota jest potrzebna człowiekowi? Czy musiało dojść do tak okrutnych wydarzeń? Czy musiano ukrzyżować człowieka prawego, uczciwego, spolegliwego? Te pytania powracają jak bumerang. Nie tylko Wielki Piątek. Ale ja chcę powiedzieć Tobie, drogi słuchaczu, musiało dojść do wydarzeń Wielkiego Piątku. Bóg, którego wyznajesz, do którego się przyznajesz, nie chce śmierci człowieka, nie chce śmierci grzesznika. On nie chce Twojej, mojej zguby. Ale jedynym ratunkiem dla każdego z nas, dla Ciebie, dla mnie, jest Jezus Chrystus. To my poprzez swoje wątpliwości, poprzez swoje chrześcijańskie zaniedbanie, poprzez nasze zdrady, kłamstwa, oczernienia, pomówienia, poprzez naszą nienawiść do drugiego człowieka, oddalamy się od Boga. Nie możemy kroczyć wówczas drogą, którą jest Bóg, którą jest Jezus Chrystus. Bo jest to droga wiodąca na zatracenie, na wieczne potępienie. A tymczasem Bóg kocha każdego człowieka więcej. On chce, aby wszyscy ludzie, wszyscy bez wyjątku byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A to zbawienie jest tylko w Chrystusie, który zmarł za Ciebie, za mnie. To nie gwoździe Go przybiły do drzewa hańby. To nie tamci ludzie Go skrzywdzili. Ale mój grzech. To nie ten czy tamten człowiek zadał Chrystusowi ból i cierpienie. To ja jestem winny śmierci Chrystusa. A Bóg mnie nie oskarża. Bóg mnie nie potępia. On mnie nie skazał na wieczne potępienie, ale okazał swoją miłość, bym mógł z Nim, w Nim i przy Nim żyć teraz i wiecznie.
Wierzysz w to? Jeśli tak, jeśli naprawdę wierzysz, jesteś pewien, że Chrystus umiera za ciebie dla twojego ratunku, to stając pod krzyżem Jezusa, zawołaj wraz ze mną i módl się. Święty Boże, miłosierny Ojcze Niebieski, w głębokiej pokorze i czci skłaniamy serca i kolana nasze przed krzyżem umiłowanego Syna Twojego i uwielbiamy świętą tajemnicę miłości i łaski Twego serca ojcowskiego. Syna swojego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczyniłeś, aby nas obdarować sprawiedliwością Jego i pokojem z Tobą. Oczyś nas, niewinnie przelaną krwią Jezusa Chrystusa, od wszelkiego grzechu, abyśmy już nie dla siebie żyli, ale dla Pana naszego, który dla zbawienia wszystkich ludzi ofiarował życie swoje na krzyżu Golgoty. Obdarz nas pod krzyżem Zbawiciela mocą doniesienia własnych krzyży i doświadczeń w cierpliwości i pokorze. Udziel siły do wiernego naśladowania Syna Twojego. Spraw, dobry Boże, aby słowo o krzyżu głoszone było na całym świecie i nakłaniało wszystkie serca do pojednania się z Tobą. Niechaj pod krzyżem Chrystusa podają sobie dłonie skłócone narody, a wszyscy Twoi wierni wyznawcy zespolą się w jedną rodzinę i służą sobie wzajemnie w miłości i cierpliwości. Niechaj z krzyża Chrystusa spłynie łaska i pokój do serc zasmuconych i uciśnionych, cierpiących i opuszczonych, chorych i umierających. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Błogosławionego Wielkiego Piątku. Bracia, siostry strażacy, ile dziś wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. A potem dziękujcie za Jego miłość objawioną w krzyżu Golgoty. Z Bogiem. Pozostańcie z Bogiem.